26 lutego pierwszy raz pojechaliśmy na granicę. Kolejka była ponad 20-kilometrowa. Wzięliśmy barszcz, kanapki, kawę, herbatę. No i pojechaliśmy do tych ludzi, tak, tam gdzie nas służby wpuściły. I tak się zaczęło. Potem jeździliśmy, póki była potrzeba. Wczoraj akurat kolejki nie było, to nie byłyśmy. Jak trzeba będzie, jutro ugotujemy znowu barszcz. Kanapki przychodzą nasze wolontariuszki robić, pomagają rodzice naszych uczniów, pomagają parafianie i nie tylko. Przywożą i z okolicznych miejscowości, pieką bułeczki, pierożki. Co mamy, tym się dzielimy. Wystarcza może na kilkaset osób. Tych zup rozdanych jest już na pewno ponad 1000. Czego jeszcze potrzebowały te ludzie, którzy czekali na ten wyjazd z Ukrainy? Przede wszystkim potrzebowali dobrego słowa, takiego uśmiechu i otuchy, bo oni byli bardzo zmęczeni fizycznie, psychicznie, moralnie. No, upadli na duchu, troszkę zrozpaczeni. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli, gdzie będą mieszkać i co będą robić, więc trzeba było z nimi rozmawiać i podnosić ich na duchu. Brałyśmy też ze sobą słodycze. Ta czekoladka, którą dzieci dostawały, wywoływała uśmiech, jakaś chwila takiego innego świata, powrót do normalności ta czekoladka to była. Miałyśmy też dla dzieci czekających w kolejce w samochodach kolorowanki, kredki. To nasi parafianie przynieśli, zorganizowali, kupili, żeby te dzieci miały. Mamy bardzo dziękowały, bo dziecko, malutkie dziecko 3 dni w aucie, no to wiadomo, jest to trudne przeżycie dla rodziców. Skąd tyle słodyczy, tyle jedzenia? Pomagają nam nie tylko tutejsi ludzie, ale pomagają też nasze siostry z Polski. Koordynujemy przewóz rzeczy. To już jest kilka tirów, kilka busów, które dzięki naszej fundacji Sióstr Świętego Dominika zostały zebrane i przekazane tutaj na Ukrainę. Dla uchodźców, dla armii, dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Współpracujemy tutaj ze sztabem humanitarnym w mieście. Powstał spontanicznie taki sztab pomocy humanitarnej. Zaangażowało się w niego kilkaset osób. To jest, oni codziennie przychodzą jak do pracy. Ogromna organizacja z tego powstała. Przyjmują pomoc, która jest przewożona z Polski. Do Polski spływa z Europy. Oni tutaj przewożą tirami i stąd rozdzielają. Codziennie wyjeżdżają całe konwoje pomocy do Kijowa, do Charkowa, do tych wszystkich miejscowości wokół Kijowa bombardowanych. Także druga część tego sztabu to jest pomoc humanitarna dla uchodźców. I oni tutaj przyjmują tych uchodźców w naszym tutaj mieście i okolicznych wioskach. Mamy już około 1700 osób przyjętych. Oni wydają im potrzebną odzież, pożywienie, środki czystości, chemię. No a my osobiście jeszcze z tych rzeczy, które nam nasza fundacja przekazuje, wspieramy 2 szkoły w okolicach Żółkwi, w których też są dzieci z Charkowa i dzieci z Kijowa. Czyli siostry dominikanki przybierają nowy charyzmat, prawda, w tych dniach. My jesteśmy stąd. Nasza założycielka to lwowianka. Urodziła się w Jaśniszczach koło Podkamienia, więc my jesteśmy u siebie i robimy to, co chciała nasza matka. Jesteśmy po prostu z tymi, którzy się znaleźli koło nas i w tej chwili widzimy też owoc naszej ponad 20-letniej pracy w tym mieście. Nie tylko w parafii, w mieście, bo większość z tych ludzi, którzy zaangażowali się i z takim wielkim oddaniem i sercem pomagają, to są albo nasi uczniowie, absolwenci, wychowankowie, albo rodzice naszych uczniów, którzy przychodzili do nas do szkoły.